Państwa troszkę wyciszyć, ponieważ mam tę przyjemność, że rozpoczynamy w tym momencie 10. kolędowania międzyleskie. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Dzisiaj tak na bogato, ponieważ mamy pieniążki z Unii Europejskiej, ponieważ jest to z projektu realizowane, także się bardzo cieszymy, że mamy tak liczną grupę śpiewaczą. Witam bardzo serdecznie sąsiadów Czechów. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Tomasza Kurczaka i od razu zapraszam na scenę pana burmistrza, zanim się przeciśnie, to chwilę potrwa. Witam bardzo serdecznie panią starostkę Janę Pomocną. Stralik, zapraszam na scenę. Witam bardzo serdecznie księdza dziekana, którego też zapraszam na scenę. Tak gwoli, oba wejścia są czynne, tak więc komu wygodnie, którym i jednymi drzwiami można i drugimi, jak komu pasuje, dla bezpieczeństwa naszego i państwa. Wszystkie drzwi są dzisiaj otwarte. Witam wszystkie zespoły śpiewacze. Bardzo serdecznie jest was bardzo dużo, pięknie wyglądacie i na pewno pięknie będziecie śpiewać, więc nie będę wszystkich wymieniać, później wymienimy, jak będziemy losować. Ale bardzo serdecznie witamy zespoły śpiewacze, witam sołectwa, witam gości zaproszonych, witam gości, którzy stoją w drzwiach, bo niestety się już nie mieścimy. Przykro mi bardzo, ale nie mamy nawet pół krzesła, żeby wyciągnąć. I w tym momencie, kochani, musi nastąpić uroczyste otwarcie, odpalenie. Czekamy jeszcze na panią poseł, ale jeszcze nie dotarła. I oddaję mikrofon panu burmistrzowi. Wiecie państwo, że jak się patrzy na tą salę, to serce rośnie. Także zacznijmy od braw dla nas wszystkich. Brawo! Pani dyrektor powitała już poszczególne delegacje naszych gości z Czech. Proszę państwa, to są już 10. kolędowania międzyleskie. Jak państwu powtarzam od lat, kolędowania międzyleskie jest to spotkanie grupy ludzi aktywnych z gminy. To państwo jesteście tymi, którzy poruszają naszą gminę. Za co wam serdecznie dziękuję. Dziękuję za każdy dzień, który przepracowaliście razem i proszę o każdy dzień, który przepracujemy razem. Proszę państwa, za chwilę wspólnie z panią starostką, z księdzem dziekanem zapalimy świece, które symbolizują rozpoczęcie imprezy. Zaśpiewamy wspólnie kolędę, a potem to się już będzie toczyło. Będzie się toczyło tak, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Może jeszcze parę słów. Pani starostka, ksiądz dziekan. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás chtěla pozdravit jménem naší početné české delegace. Chtěla bych vám říct, že jsme přijeli v počtu dvou sborů, kteří vám předvedou, co umí a co zpívali o Vánocích v Králíkách. Chtěla bych vám poblahopřát k tomu, že se vám už po desáté podařilo zorganizovat takovou velkou akci, že máte dostatek sborů a lidí, kteří se chtějí do takové akce zapojit. A chtěla bych vám popřát, aby letošní ročník vašeho menzileského koledování dopadl dobře, abyste se dobře bavili
a myslím si, že není nutné zvítězit, ale zúčastnit, takže vám přeju krásnou zábavu. Kochani, ktoś kiedyś powiedział, że tam, gdzie jest śpiew, tam jest radość. Tam, gdzie jest radość, tam jest wspólnota. Tam, gdzie jest wspólnota, tam się coś chce. Ja wam życzę, żeby wam się cały wieczór coś chciało. A ja, proszę państwa, uważam 10 kolędowania międzyleskie za rozpoczęte. Kolędujmy. I rozpoczniemy tradycyjnie kolędą, naszą już międzyleską, a państwu dzisiejszy koncert, że tak powiem, rozpocznie, już odchodzę, zespół wokalny, szkolny wokalny z naszej szkoły międzyleskiej pod przewodnictwem pana Rysia i pani Dorotki, i oni zaśpiewają kolędę Nie było miejsca, następnie zaśpiewają jeszcze 3 przygotowane kolędy przez siebie. Później zaprosimy przyjaciół Czechów na scenę, ponieważ są to też młodzi ludzie, dzieci, młodzież, i oni zaśpiewają swoje kolędy. Później będzie, kochani, obiad. Po obiedzie, moi drodzy, będziecie już śpiewać wy, a młodzież wylosuje kolejność. To tak, żebyście wszyscy wiedzieli, co się będzie działo. Wszystkim, którzy zaśpiewali mu.
serce. Maleńki Jezu, zostań tu, zamieszkaj w naszych z nas. Niech w naszych sercach żyje Bóg na zawsze, w każdy czas. Maleńki Jezu, zostań tu, zamieszkaj w każdym z nas. Niech w naszych sercach żyje Bóg na zawsze, w każdy czas. To najmłodsze pokolenie, które za 20 lat tutaj będzie na waszych miejscach też siedzieć, prawda, międzylesianki? Puścicie je? Oto Międzylesie, rzecz jasna. Także mam nadzieję, że będziecie długo i chętnie śpiewać. Bardzo wam dziękuję. Panie Rysiu, pani Dorotko, serdeczne dzięki za tą wspaniałą młodzież. Dwie dziewczynki, bardzo proszę, zostańcie. Będziemy losować. Zrobimy losowanie zespołów. Kochane dziewczyneczki, chodźcie. Jedna piękna solistka będzie losować nazwę zespołu, a druga piękna solistka kolejność. I głośno przeczytacie. Trzy ścierki. Siedem. Zapamiętają. Trzy ścierki. Dziewczynki, schylajcie się tu, bo mi tak niewygodnie, dobrze? Wy macie trochę dłuższe sukienki jak ja. Czyli trzy świerki, siódmy, jako siódmy zespół. Losujcie następny. Zespół z Rostock. Cztery. Zespół z Rostock jako czwarty. Gaj. Osiem. Gaj z Gajnika numer 8. A ja poproszę, żeby się tak bracia Czesi powoli szykowali. Róża. 9. Róża 9. Domaszkowa. 3. Domaszków, trójeczka. Zapamiętujcie, ja tutaj mam pana, który notuje, także nic mi nie umknie. Orkiestra OSP. 11. Boboszowie. Boboszowianie. Jeden. Jako pierwsi. Po obiedzie, kochani. To po obiedzie. Pamiętajcie, że zaczynamy dopiero po obiedzie, żebyście potem nie mówiły, że do kotleta śpiewacie. Zespół z Kamieńczyka i Smereczyny. 6. Dziewczynki nasze młode, szósteczka. Międzylesianie. 2. Międzylesianie 2 i 5 osób. Wow.
jak myślicie? Długopolanie. 10. Bardzo wam, moje kochane solistki, serdecznie dziękuję za pomoc. Wszyscy wylosowani. Bracia Czesi, przyjaciele nasi się szykują do koncertu, ale dołączyła do naszego grona jeszcze kolędników pani poseł Wielichowska, którą chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić na scenę, bo jej świeczka się jeszcze nie pali. Proszę na początku przypalić tą świeczkę. Proszę Państwa, jest dzisiaj z nami pani poseł z trzech powodów. Po pierwsze, bo lubi. Po drugie, bo lubi być z nami. A po trzecie, bo chce nam coś powiedzieć. Dziękuję panie burmistrzu, dziękuję państwu za zaproszenie. Pozwólcie, że w imieniu swoim, ale też nieobecnego sercem, ale duchem na pewno Stanisława Jurcewicza, senatora, noworocznie się pokłonić i złożyć państwu najlepsze życzenia. To jedno. Po drugie, chciałam państwu przez kilka chwil powiedzieć, co infrastrukturalnego dzieje się na naszej ziemi, a dzieje się bardzo dużo i to są bardzo ważne sprawy dla nas wszystkich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Chciałam wam powiedzieć, że wczoraj podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Kłodzka. Jest to również dla was, szanowni państwo, bardzo ważna inwestycja, bo ona udrożni południową część Kotliny, czyli również całe gminę Międzylesie. Chciałam też wam powiedzieć, że jeszcze musimy być trochę cierpliwi, bo jest ona realizowana w systemie projektuj i buduj. Zatem myślę, że pierwsza łopata zostanie wbita w tym roku i będzie to październik, listopad, tak mówił wczoraj wykonawca. Inwestycja potrwa 30 miesięcy, gwarancja na 10 lat i z tego się cieszmy. Po drugie, szanowni państwo, chciałam do was zaapelować. Jesteśmy w trakcie konsultacji publicznych do rządowego programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Nie tylko samorządy, nie tylko instytucje i zakłady pracy, ale również każdy z państwa, czyli ja i pan i pani i my wszyscy możemy wypełnić kwestionariusz, taki formularz konsultacyjny. A o co walczymy? O to, abyśmy bezpiecznie i drożną drogą mogli jechać z naszej ziemi kłodzkiej do Wrocławia i dalej na Polskę. Walczymy o S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów. Ale tu muszę jakby też państwu wytłumaczyć, bo to też jest ten czas, że z tym akurat będzie niesamowity problem, dlatego że nasz partner czeski nie myśli jeszcze o połączeniu Boboszów,